co w taki życiu się zdarza, gdzieś to spływa, nogą to musiał jakby inkrustuje, prawda, tą przestrzeń Whitney. I w związku z tym rzeczywiście, ci, którzy przychodzą parę razy, mówią, że za każdym razem aspekt tak jest inny. A czy miewa pani szczęśliwe dni? Czy miewa szczęśliwe dni? No tak, to zależy, co uznajemy za szczęście. Słuchaj, ta kolorówka to jest dyletantka. Ona w ogóle po żadnej szkole nie jest, ona nic nie potrafi. To znaczy, co mam wspólnego z Winnie, to, że... A ja nie wiem, no może właśnie, po znajomości, Winnie, albo tak samo jak Starysia. Genialność Becketa, no jest. Jeżeli się sztukę zaczyna od starej, znowu cudowny dzień, to właściwie no, może się po żadnej szkole aktorskiej nie jest, tylko wielkim jest. Komplementem ona w balecie, tak kiedyś jak był na premierze, bo scenografię robiła Ania Starowiejska i kostium. To w romie, i on był tak bardzo szczupły, i on grał w takim że całe filmie, fragmenty są jakby pogodne, wesołe, to że jeżeli człowiek jest zakopany, to nie mogę grać ponuro. Kąpać, ta zbitka, prawda, między tym, że jest sytuacja trudna, a tym, jak się człowiek zachowuje, jest interesujące. A myślę, że to jest tak, że ja od dawna, jak jeżdżę, bo dużo jeżdżę na spotkania, gdzie właśnie jedno ze spotkań, jak pani wie, jest opisane w tym przez Sobolewskiego, już nie rozmowa, tylko on opisuje takie spotkanie, gdzie mówię wiersze, rozmawiam z ludźmi. Sztywny, ja on był czasu właśnie mówię, bardzo ładna Czarysia była, a teraz to są takie drobne sprawy, właśnie takie szczegóły, dla mnie zawsze bardzo ważne, że no, wystarczy jak rano człowiek wychodzi. Ja mieszkam, jak pani widzi, w bloku i naokoło są bloki. Ja sobie no zadałam taką bardzo prostą skole, taką sprawę, że kogo spotykam, to mówię dzień ja dobry, ale mówię tak dzień dobry, ja dzień dobry, na uśmiecham się artystyczne. Zauważyłam, że po paru takich dzień dobry byłam w człowieku się coś rozluźnia. Nawet jak jest ciężko, jest trudno, że i do galerii, ileś razy uśmiechnie. Nie było i tak właśnie namawiam na to, że to jest taka drobna sprawa, a strasznie zmieniająca. Jest trudne, jest ciężko, nawet tych mi dzień dobry. No dzień dobry. To po co ja będę rano? Prawda? Jak tu są a poza tym ludzie, tu jest myślę, że to wspólnego mam z Winnie, że ja bardzo narodowia. Mam taki plan dnia, no to znaczy, co mam wykonać. Od drobnych spraw do większych spraw, od spotkań z ludźmi do spotkań z bliskimi przyjaciółmi. Mam takie poczucie, że to są takie słupki, po których ja się... Że jakby ja poruszam, prawda? Że ja też wiem, Winnie wie, ona bardzo trzeba mieć jakiś plan, że, ja prawda? Że im człowiek jest starszy, tym ten plan człowieka, to co ma zrobić, no więc, go jakoś tam to więc, trzyma, prawda? Miła. I myślę, że to, i że takim szczęściem, ale potem ona, jako ta Żydówka, zaczęła spieszać. Użyć tego słowa, to myślę, że takim, no, trochę inaczej się widzi, jak się jest młodym, a inaczej się widzi, jak się jest starszym. Jak człowiek jest starszy, to sobie często myśli, że Boże, dlaczego kiedyś coś to zrobiłam, a to coś innego, czy, że dzisiaj bym zrobiła inaczej. I myślę, że takim największym, nawet powiedziałbym, dramatem dla wielu ludzi, a nie komoru. Dla mnie też, jest to, że nie można niczego poprawić z tego, co się zrobiło. Znaczy, można poprawić, i to jest znowu moja nadzieja, że można po prostu to, co się teraz robi, starać się robić są świadomością jakby maksymalnie dobrze, jak człowiek potrafi, prawda? Czyli kontakty z ludźmi, czyli to, co się wybiera, to, co się odrzuca, prawda? I myślę, że to jest zresztą w obu rolach, prawda? Jest to trwanie jakby mimo wszystko, prawda? I myślę, że to, co rozmawialiśmy o tym przed naszym nagraniem, że są takie zdania dla mnie bardzo ważne, pod którymi się jakby dalej podpisuję, że często mnie pytają, zwłaszcza jak miałam zajęcia ze studentami, pierwszy rok w tym roku nie uczę, co miało wpływ na moją wyobraźnię, bo myślę, że sztuka to jest przede wszystkim wyobraźnia. Co ją kształtowało, to zdaję sobie sprawę, jak ważna jest pamięć i to najdalsza w głąb dzieciństwa. Jak pani pamięta, jedna z książek jest tytuł Pejzaż, to jest rozmowy z Barbarą Osterloff i ja mówię, że te obrazy, pejzaże, które w nas są, które żyją, te szczegóły, które w danym momencie nie wydawały się takie ważne, gdzieś stoją na straży wyobraźni i są dla niej błogosławieństwem, tak myślę. Cytuję to zdanie, bo tak się czasami to jest takie radosne, że ja zdaję sobie sprawę, że ja dziś chyba bym tak nie umiała tego sprecyzować, jak sprecyzowałam parę lat temu. No i również to, co jest jakimś motorem. Pani Barbara Osterloff zwróciła uwagę, że często się pojawia w naszej rozmowie słowo tęsknota, tęsknić.
I tu znowu powiedziałam takie zdanie, pod które się w pełni podpisuję. Ja mówię, że tak, że to uczucie towarzyszy nam przez całe życie i siłą rzeczy ma wpływ na to, co robimy, na nasze poszukiwania. I im bardziej się posuwamy w czasie, im ta droga jest dłuższa, tym częściej wracamy do lat, w których wszystko było możliwe. I teraz bardzo ważne, te powroty w nas, to wspomnień do ludzi, których już z nami nie ma, to poczucie, że coś przeminęło, ten brak, brak jest ważny i nie można się go pozbawiać, ale można się starać go dopełniać ten brak, który dlatego tworzymy. A myślę, że też jest ważne w związku z tym świadomość, że nie ma tych ludzi, tych moich mistrzów. Jak myślę o tym, to jest po prostu strasznie długo żyję, no bo z czasów Wrocławskich nie ma Grotowskiego, nie ma moich kolegów, jest nas już bardzo mało, nie ma Jerzego Jarockiego, z którym zaczynałam w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, nie ma Krasowskiego, z którym robiłam Becketa, końcówkę, nie ma Skuszanki, prawda? Tutaj w Warszawie nie ma Ksera, nie ma Bogdana Korzeniewskiego, a z filmu przecież nie ma Kieślowskiego, nie ma Konwickiego, prawda? Nie ma Wajdy. Więc wszyscy ci moi mistrzowie, ja mam to wielkie szczęście, że spotkałam wybitnych, wspaniałych reżyserów, ich już nie ma, prawda? Więc to jest ta świadomość, jest coraz jakby, że coraz, jak człowiek długo żyje, to musi się z tym liczyć, że coraz puściej się robi, prawda? Wróćmy do Szczęśliwych Dni. Główna bohaterka Winnie jest zakopana w kopcu i na pierwszy rzut oka, jeżeli czyta się ten dramat, niewiele tam miejsca jest na aktorstwo. Tymczasem pani potrafiła wydobyć z tej postaci zupełnie nową jakość. Jest w niej tyle pozytywnych emocji, jest zupełnie inne spojrzenie na świat. Gestem, mimiką, w drugim akcie już nie, ponieważ Winnie jest zakopana, tym bardziej mimiką, a nie gestem. Ja myślę, że to jest tak, ja jakoś wierzę, że gdyby Beckett żył, to by się zgodził z moim myśleniem, bo rzeczywiście na ogół właśnie się gra, wydaje się, że jest partytura, prawda, i że wykonać ją to wystarczy. O tym nieprawda. Często o tym zadaniem rozmawiamy. Tu trzeba w każde to zdanie, w każde słowo, w każdą czynność włożyć jakby całego siebie. I tylko wtedy ma to rodzaj tej napięcia i tej energii. Bo sama partytura nie wystarczy. A poza tym, wie pani, to jest też bardzo ciekawe, co przekazywałam moim studentom, że okazuje się, że jak człowiek już nie ma rąk, ma tylko twarz, to wydawało mi się, że jest dużo ograniczeń. A okazuje się, że ten gest, który dopowiada, jeżeli się go zabierze, to wszystko twarzą można wyrazić. Ale zdziwienie i smutek, wszystkie stany. Bo ja mam takie poczucie, że muszę z rąk przerzucić na twarz. Czyli z całego ciała, to co by chciały nogi robić, ręce, muszę przerzucić na twarz. A w pierwszym, zresztą taka, to jest zabawna sprawa, oczywiście tego na ogół ludzie nie wiedzą. Ja, mimo że mam tylko głowę, to ja ręce mam, mogłabym im zapomagać pod kopcem, a ja mam unieruchomione. Ja sobie unieruchomiłam ręce, żeby właśnie przerzucić to, co by się chciało rękami wypowiedzieć, przerzucić na twarz. To jest zresztą bardzo ciekawe. Myślę, że moja praca Grotowskiego, w ogóle największą sposób myślenia, bardzo mi tu pomógł też w tych sprzecznościach, prawda, które zawsze dla mnie są najbardziej interesujące, które mamy w życiu, a później to łagodzimy, prawda? My bardzo często mamy, nie wiem, oczy smutne, a usta się uśmiechają lub odwrotnie, prawda? Mamy dużo sprzeczności w życiu. W rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim pytania, które się nie kończą, a pan Tadeusz zapytał panią, czy jest tak, że ze szczegółów i drobiazgów życia buduje pani sceniczną metaforę. Tak. Ja nawet otwieram teraz zeszyt, bo pytała pani o rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna. Ja to tak sformułowałam, że im jestem starsza, to się łączy trochę z pejzażem. Im jestem starsza, tym bardziej wzruszają mnie szczegóły. Te szczegóły, no, co możemy zrobić, jak tylko mieć nadzieję, że utkamy, że zdążymy w życiu utkać tę swoją przestrzeń, którą zostawimy później. To mi się skojarzyło z księdzem Twardowskim Janem, który pisze, tak wiesz, o wieczności, w
wciąż wieczność była z nami, prawda? To myślę, że to tak jest. Wydaje mi się, że Winnie do wieczności przenoszą również rekwizyty, ponieważ jest w kopcu, jest uwięziona jakby na zawsze, wiecznie, nieodmiennie, ale ma przy sobie pudełko z rekwizytami. Czym one są? To jest właśnie, oczywiście ściśle w partiturze Libera tego bardzo pilnował. Ja bardzo długo trenowałam same wyjmowanie, wkładanie, bo jak mówiłam tekst, to zapominałam, co mam wyjąć, więc trzeba było to jakby połączyć. Ona dzięki, że ona mówi, co by było, gdyby tego nie było, tej torby, w której ma wszystko. No bo w życiu tak jest, my musimy się rozpakować. A patrz, musimy spakować. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Maja Komorowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Szczęśliwych dni. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Informacje dnia w skrócie. 11.30, Piotr Topoliński. Nikt nie przeżył katastrofy Tupolewa nad Morzem Czarnym, podaje rosyjskie Ministerstwo Obrony. Maszyna rozbiła się niedługo po starcie z lotniska w Soczi. Na pokładzie były 92 osoby, w tym ponad 60 członków chóru Aleksandrowa. Artyści mieli wystąpić w Syrii z programem noworocznym przed stacjonującymi tam rosyjskimi żołnierzami. Straż Pożarna podsumowała tegoroczną Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Strażacy wyjeżdżali wczoraj do 729 interwencji. Było wśród nich 285 pożarów, w których śmierć poniosły dwie osoby, a kolejne 22 odniosły obrażenia. Strażacy odnotowali 26 interwencji związanych z ulatnianiem się tlenku węgla. Śmiertelnie zatruła się czadem kobieta z Grudziądza. Przyczyny zdarzeń wyjaśnia policja. Kardynał Kazimierz Nycz modlił się z mieszkańcami stolicy za ofiary zamachów terrorystycznych i o przezwyciężenie podziałów w Polsce. Podczas pasterki w parafii w Niebowstąpienia Pańskiego metropolita warszawski przypomniał, że dawcą prawdziwego i trwałego pokoju jest Bóg. Jako chrześcijanie nie możemy zapomnieć o tych, którzy giną na Bliskim Wschodzie, o prześladowanych na Ukrainie i o ofiarach zamachów, mówił kardynał Kazimierz Nycz. W tę mszę świętą, którą sprawujemy dzisiaj, nie wolno nam zapomnieć o tych wszystkich, abyśmy nie byli do końca chrześcijanami szczerymi, o tych wszystkich, którzy pokoju nie mają. Obowiązuje nas modlitwa w intencji tych wszystkich, którzy nie mają pokoju, i troska i modlitwa o to, żeby wszyscy odpowiedzialni za pokój w świecie ten pokój budowali z pomocą Bożej łaski, Bożej mocy. Dziś pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. W południe papież Franciszek wygłosi orędzie bożonarodzeniowe i udzieli z Bazyliki Watykańskiej błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Premier Izraela nazwał stronniczą i haniebną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która wzywa do zaprzestania budowy osiedli żydowskich na okupowanych terytoriach palestyńskich. Benjamin Netanyahu zadeklarował, że jego kraj będzie się sprzeciwiał rezolucji. Dodał, że Izrael zrewiduje swoje związki z Organizacją Narodów Zjednoczonych. W przegłosowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ dokumencie napisano, że budowanie żydowskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu jest bezprawne. Sekretarz generalny organizacji Ban Ki-moon przyjął rezolucję z zadowoleniem. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. Biały Dom w specjalnym komentarzu podkreślił, że rezolucja słusznie potępia przemoc i wzywa do podjęcia negocjacji pokojowych. Waszyngton nie zgadza się jednak ze wszystkimi jej punktami. Polacy z miasteczka Borodzianka pod Kijowem świętują Boże Narodzenie. Mniejszość polska w centralnej części Ukrainy przez lata komunizmu musiała ukrywać swoje tradycje i tożsamość. Obecnie wiele osób odnajduje swoje korzenie i uczy się polskości na nowo. Polacy z Borodzianki w Boże Narodzenie są razem, dzielą się opłatkiem, śpiewają polskie kolędy. Prezes Borodziańskiego Związku Polaków Arseniusz Milewski zaznacza, że w czasach komunizmu Polacy chowali swoje pochodzenie i tradycje. Tak też było ze świętowaniem Bożego Narodzenia. Mój ojciec przynosił do domu choinkę. Opłatkiem, jakimś chlebkiem się dzielimy. Babcia zawsze płakała. Przyjeżdżali siostry, bracia i to robiliśmy tak.
po cichutku, ale to zawsze tak robiliśmy. Obecnie język polski i polskie tradycje to powód do dumy. Arseniusz Milewski życzyłby Polakom na Ukrainie pamięci o swoich korzeniach, ale też tego, by ojczyzna nie zapominała o rodakach na wschodzie. Żeby każdy Polak mieszkający na Ukrainie, tu na Kresach, pamiętam, że on jest Polakiem i żeby Polska też nigdy nie porzucała tych ludzi. Żeby zawsze pamiętała, że tutaj też są polskie serca. Według różnych szacunków na Ukrainie mieszka od 140 do nawet 900 tysięcy Polaków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 25 minut pozostaje do godziny 12. Jest niedziela, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 dzień grudnia. A już teraz o prawdziwej historii Bożego Narodzenia rozmawiać będą Przemysław Goławski i jego gość. Trwają święta. To bardzo wyjątkowy czas, czas, do którego długo się przygotowywaliśmy, zarówno w kościele poprzez adwent, jak i w naszych domach poprzez sprzątanie, porządki, zapraszanie gości. To wszystko po to, żeby dobrze przeżyć czas przyjścia Zbawiciela na świat. Czas bardzo wyjątkowy, o którym chciałbym porozmawiać z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem, patrologiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jest ksiądz autorem wielu publikacji, szczególnie ważnych w takim czasie. To prawdziwe początki Bożego Narodzenia, narodziny Bożego Narodzenia, a także opowieść o świątecznej choince. Bardzo cieszę się, że mogę wejść ze swoimi rozważaniami, badaniami historycznymi, bo jestem historykiem wczesnego chrześcijaństwa i interesują mnie początki. Początki Kościoła, początki tradycji, początki świąt, rozwój. Mówi się, że u źródeł woda jest najczystsza. Wtedy można najwięcej tam zobaczyć, jakie były pierwotne znaczenia tych obchodów, tych świąt. Stąd i świąt, i obrzędów, które z nimi były związane. Okazuje się, że Boże Narodzenie nie istniało od początku. Najstarsze święta to była Wielkanoc, zasłanie Ducha Świętego, niedziela, ale na początku IV wieku dojrzała sytuacja do tego, że powstało także Święto Narodzenia. Takie święto, które nie istniało w ogóle w tradycji Starego Testamentu. Tam nie było świąt narodzenia. Więc jest to święto czysto chrześcijańskie. I uwaga, powstało ono, narodziło się ono tam, gdzie się narodził Jezus, czyli w Betlejem. Możemy określić nawet datę pierwszej celebracji święta narodzenia Jezusa w Betlejem. To jest rok 328 rok i mogę na podstawie historycznych badań stwierdzić, że wbrew temu takim tezom, że to święto może było w II wieku, może w III, nie. Do 328 roku nie ma ani święta narodzenia, ani święta objawienia 6 stycznia. Więc dopiero ten czas dojrzał. Nastała, tak jak zresztą Jezus przychodzi, no wydawać by się mogło, mógł przyjść dużo wcześniej. Skoro to takie ważne wydarzenie, dlaczego tak późno? No, nastała pełnia czasu. Dopiero wtedy Bóg uznał, żeby przyszedł na świat Zbawiciel, z tym, że Zbawiciel przynosi swoje światło, zbawienie, pojednanie nie tylko tym, którzy żyli w jego czasach, którzy żyją po nim, ale także tym, którzy żyli wcześniej, poczynając od Adama i Ewy. Wspomniał ksiądz o tym, że to świętowanie bierze początek z Betlejem. Tam wtedy chyba w tym czasie, o którym ksiądz wspomniał, powstała bazylika, wielki kościół poświęcony narodzeniu Pańskiemu. Czy to nie było na początku wyłącznie świętowanie lokalne związane z tamtą świątynią? Tak, z pewnością miało to znaczenie lokalne i co więcej, w Betlejem istniała tradycja groty narodzenia. I w II, III wieku mamy świadectwa, że do tej groty przybywali pielgrzymi nie tylko z Ziemi Świętej, ale też z Egiptu, Syrii, z innych stron świata, żeby zobaczyć, gdzie urodził się Jezus, żeby być w tym miejscu narodzenia, ale także, żeby modlić się w tym miejscu. Z tym, że nie istniało do czasów powstania Bazyliki, nie istniało święto roczne. Dopiero na początku IV wieku, kiedy Konstantyn Wielki opanowuje wschód i także Ziemię Świętą, rozpoczyna się budowa bazylik na Golgocie, to jest katedra jerozolimska, na Górze Oliwnej i trzecia w Betlejem. I wiemy, że
przy inauguracji tej bazyliki w Betlejem była sama matka cesarza, Helena, która już rok później, 329, kiedy wyjechała z Ziemi Świętej, jechała do Rzymu i w drodze zmarła, zresztą była już wtedy w podeszłym wieku. To piękna historia, bardzo bogata. Królową Helenę znamy także z historii odnalezienia drzewa Krzyża Świętego, więc postać zasłużona dla Kościoła, dla historii świata i odkrywania tych tajemnic związanych z Jezusem Chrystusem. Ale tajemnicą przez długi czas była także sama data jego narodzin. Przecież trudno było określić, jaka rzeczywiście była wtedy pora roku, jaki to był dzień, miesiąc, kiedy narodził się Chrystus. Co o tym wiemy? Nie wiem, czy Pan Jezus sam wiedział, kiedy się urodził, ponieważ w starożytności często nie pamiętano daty urodzin. Nie była zapisywana w rejestrach jakichś miejskich, administracyjnych. Nie było dowodów, nie było zapisywania daty urodzin. Nie była znana. Zresztą jeszcze dzisiaj niektórzy starsi ludzie, czy w niektórych przynajmniej kulturach, nie pamiętają daty swojej urodzin. Ona nie jest taka ważna. I podobnie było w starożytności. Skoro nie była znana, przekazana przez tradycję, rzeczywista, historyczna data narodzenia, trzeba było taką datę wybrać. Symboliczną, która byłaby najbardziej wymowna, żeby wskazywać na znaczenie tego święta, na jego wymowę. Tak jak Pascha, później Wielkanoc, no, rodzenie się życia przypada na wiosnę, przypada po równonocy wiosennej, kiedy jest pełnia księżyca, czyli księżyc się odnawia tak, że jest w pełni odnowiony. I te elementy astronomiczne związane z porami roku, z przyrodą, z naturą, one pomagały przeżywać wymowę tego święta. I kiedy powstało drugie święto ważne w roku liturgicznym, trzeba było znaleźć drugi taki moment w kalendarzu, który by również miał wielką, byłby nośny symbolicznie, teologicznie, znaczeniowo. I data przesilenia zimowego, ona nie jest dokładnie datą astronomiczną, bo przesilenie zimowe dzisiaj my oznaczamy co do sekundy, no przypada 22, 23 grudnia, z tym, że w starożytności, w kalendarzu rzymskim, data przesilenia zimowego to jest 25 grudnia. To jest trochę umowna. Co ta data oznacza? Ona wyznacza taki moment w roku astronomicznym i naturalnym, kiedy ciemności, które wciąż przez całą jesień, przez cały grudzień zwiększają się, jest coraz mniej światła, coraz więcej mroku i nadchodzi takie przełamanie, przesilenie, że noce przestają się wydłużać, zaczynają się skracać, jest coraz więcej światła. I to jest piękny obraz tej tajemnicy, że światłość przyszła na świat i jak mówi Ewangelia Świętego Jana, zaczyna rozświetlać mroki tego świata. Która data byłaby bardziej odpowiednia, bardziej symboliczna, żeby tę tajemnicę obchodzić? Czyli śmiało możemy odrzucić poprzednie informacje, poprzednie wyniki badań o tym, że święto powstało po to, żeby zastępować zwyczaje pogańskie, świętowanie bóstwa Mitry i jego święta rzymskie. Chodziło przede wszystkim właśnie o podkreślenie światłości. Wbrew twierdzeniom takim, które pojawiły się dopiero w czasach nowożytnych, czyli XVIII, XIX, XX wiek, w starożytności nie istniało żadne, powtarzam, święto narodzenia Mitry 25 grudnia. Nie ma żadnego świadectwa, które by potwierdzało istnienie takiego święta. Czy narodzin Horusa, tak jak często opracowania powtarzają, że wtedy było wielkie święto egipskie, nie ma. Przeczytałem chyba wszystkie kazania zachowane na Boże Narodzenie, które były głoszone od początku, czyli czwarty wiek, piąty, szósty. Tam nie ma żadnego motywu walki
z kultem pogańskim, jaki miał mieć miejsce w tym dniu wedle tych nowożytnych teorii. Nie ma. Tam nie było czego zastępować. Istniało wprawdzie święto słońca w tym dniu, ale ono było, nie było najważniejsze. Nie była z tym związana jakaś wielka obrzędowość, która by stanowiła zagrożenie dla chrześcijaństwa. Więc gdyby tak było, przypuśćmy, że ta teza byłaby prawdziwa, że rzeczywiście Boże Narodzenie powstało po to, żeby zastąpić święto pogańskie, oczywiście w tym nie ma nic, co należałoby ukrywać, z czym należałoby walczyć, ale historycznie, badania historyczne wskazują jasno, że Boże Narodzenie powstaje tylko i wyłącznie z motywów chrześcijańskich. A jak ma się to do informacji o tym, że pierwsze poszukiwane daty narodzin Chrystusa to marzec i kwiecień, ponieważ takie informacje w dziejach Kościoła również mamy? Zanim pojawiło się święto Bożego Narodzenia, czyli w II, III wieku, niekiedy sporadycznie wyznaczano, historycy, badacze wyznaczali datę narodzenia Jezusa, ale uwaga, też nie chodziło o datę historyczną, tylko bardziej o datę symboliczną. I było takie przekonanie, że wielcy ludzie urodzili się i zmarli w tym samym dniu miesiąca i tygodnia. Na przykład Izaak umarł i urodził się wcześniej, tam ileś lat wcześniej, w dniu Paschy. I ta zasada była znana także w świecie greckim, że wielcy ludzie, to była taka oznaka że wielkości tego człowieka, że on przeżył pełną ilość lat. I stąd, kiedy nie istniało święto narodzenia, to narodzenie Jezusa było wspominane, wcielenie, przy okazji obchodów Paschy, Wielkanocy. Zresztą Żydzi w dniu Paschy także celebrowali nie tylko wyjście z niewoli egipskiej, ale wszelkie dobrodziejstwa Boga, jakich naród wybrany doświadczył w historii. Podobnie na Wielkanoc chrześcijańską podczas tych świąt wspominano śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale także całość tajemnicy Jezusa, w tym narodzenie. I to te czynniki właśnie, podobny dzień urodzin i dzień śmierci, świętowanie narodzenia razem ze śmiercią, zmartwychwstaniem, sprawiało, że narodzenie Jezusa umieszczano także w dniu Paschy. Jezus umarł w dniu Paschy i narodził się wcześniej 30 czy 33 lata w dniu Paschy, a Pascha, która w kalendarzu hebrajskim, księżycowym ma datę stałą, zawsze jest 15 Nisan, w kalendarzu rzymskim przypada, który jest, nie jest księżycowy, tylko słoneczny, przypada w marcu bądź w kwietniu. Stąd te podawane są różne daty wiosenne, w każdym razie paschalne, byśmy to tak nazwali, narodzenie Jezusa. Natomiast kiedy należało już stworzyć celebrację, święto narodzenia, trudno było zaraz po śmierci celebrować narodzenie. Można było razem, ale skoro powstała taka okoliczność, że trzeba osobno w Betlejem stworzyć święto narodzenia, stąd wybrano drugą datę, właśnie już nie wiosenną, nie paschalną, datę grudniową. Ja to porównuję do niedawnego, do wydarzenia nam bardzo znanego. Mianowicie my świętych wspominamy w dniu ich śmierci. I to jest generalna zasada ogólna, ale zdarzają się wyjątki. Jan Paweł II umarł 2 kwietnia. I powinno się wspominać w kalendarzu liturgicznym 2 kwietnia świętego Jana Pawła II. Ale 2 kwietnia nieraz jest Wielkanoc, nieraz Wielki Tydzień, nieraz tydzień po Wielkanocy. Trudno było w tym czasie jeszcze wprowadzić dodatkowe ważne wspomnienie liturgiczne, stąd szukano innego momentu w ciągu roku. No, postanowiono, że może data wyboru na papieża, 16 października, ale wtedy jest święte Jadwigi Śląskiej i znowu trzeba było coś przesunąć. Ostatecznie wybrano 22 października, datę inauguracji pontyfikatu i wtedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Jadwigi.
Jana Pawła II. Zobaczmy, Kościół ma pewne zasady wyboru dat, ale też Kościół ma prawo ustanawiać święta, tak jak ustanowił święto Bożego Narodzenia 25 grudnia, kierując się własnymi racjami liturgicznymi i teologicznymi i symbolicznymi, tak jak ustanowił święto 6 stycznia, święto Objawienia, unazywane Świętem Trzech Króli. Powiedzieliśmy już o wątpliwościach i udało nam się je rozwiać, te kwestie dotyczące daty dziennej świętowania Bożego Narodzenia. Wiemy już, że początki to Betlejem, na początku Grota Narodzenia Pańskiego z pielgrzymami z całego globu, później Wielka Bazylika ku czci Narodzenia i rozwój tego święta. W jaki sposób stało się to świętem na całym świecie? W jaki sposób to Boże Narodzenie, jego świętowanie przewędrowało najpierw do Rzymu, a później do wszystkich innych miejsc? Sami kaznodzieje, ci pierwsi z IV wieku, byli zdumieni, że to święto tak bardzo szybko się rozpowszechniło, tak jakby było, mówiono, znane od początku chrześcijaństwa. I że na to święto kościoły były zapełnione jak w żadną niedzielę, jak w żaden inny dzień. Więc to jest też jeden z dowodów, tak w moim pojęciu, że to święto nie zostało jakoś sztucznie ustanowione po to, żeby coś zastępować albo z czymś walczyć. Wręcz przeciwnie, IV wiek to jest czas niesamowitego rozwoju chrześcijaństwa i po prostu dojrzał czas do tego święta i ono niesamowicie szybko przyjmuje się w całym świecie, tak jak kult Jezusa Miłosiernego, no niedawno dopiero uznany, a dzisiaj obrazy Jezusa Miłosiernego spotykamy na wszystkich kontynentach, tam gdzie są chrześcijanie, czy będziemy w Meksyku, czy w Ameryce Południowej, czy gdzie indziej. Są takie święta, takie zwyczaje, które przyjmują się bardzo szybko i nigdy tu nie chodzi o jakieś zwyczaje narzucone z góry, bądź święta narzucone z góry, tylko no, dojrzał do tego po prostu czas, żeby takie święto powstało i dlatego ono się tak szybko przyjęło. Piękna tradycja związana z wchodzeniem światłości w dzień. Światłość, która przełamuje ciemność. I z tym wiąże się też zwyczaj obecny przecież w tradycji Kościoła, zwyczaj rorat. To adwentowy zwyczaj, który przypomina nam właśnie o znaczeniu tego światła. Tak, roraty przepiękne nabożeństwa adwentowe. Pierwsze opisy świąt Bożego Narodzenia, co z nich wynika? Mianowicie pozostawiła ten opis Egeria, pątniczka hiszpańska, która mówi tak, no jest pierwszy dzień świąt, uroczysta msza święta w katedrze w Jerozolimie i Kościół jest oświetlony ponad miarę. Nie ma potrzeby takiego oświetlenia. I przez całe wieki w średniowieczu, kiedy nie było jeszcze żłóbka, nie było choinki, na to święto wynoszono dodatkowe lichtarze, jakieś świeczniki. To było święto światła. To była cała symbolika światła z tym związana. I właśnie roraty, kiedy rankiem, kiedy jest ciemno, wychodzimy, idziemy ze świecami do kościoła. Później jest przepiękny taki obraz, kiedy dzieci i inni wierni wychodzą z kościoła za pełnymi świecami. Ktoś mi opowiadał, był w górach, akurat mógł obserwować, miał dobry widok, jak ludzie zmierzają na pasterkę. Akurat teren nie był oświetlony, tylko jeden punkt mocno oświetlony, kościół, i z różnych stron z lampami, z zapalonymi pochodniami zmierzają takie istoty żywe na białym śniegu. Mówi, że to był niezapomniany widok tych świateł zmierzających do tego jednego punktu, do kościoła. No, symbolika światła jest niesamowita. Światło, które grzeje, ale które też no, ociepla, ale daje też, no, to jest objawienie, to jest światłość. Światłości możemy widzieć, zobaczyć. Jest bardzo ważna symbolika światła i Bóg jest światłością. Jezus jest światłością, czyli jest tym, który, no, światłość to jest zbawienie, to jest spokój, to jest dobro, to jest radość. Wspomniał ksiądz o tym, że zwyczaj choinki nie istniał w średniowieczu, że to rzecz stosunkowo nowa. Czy ona, choinka,
świąteczne drzewko, które było przystrajane, przyozdabiane, na którym także umieszczano świece, bo ono błyszczało. Czy to także był w jakiś sposób nośnik tego bożonarodzeniowego światła? Oczywiście, bezwzględnie. Zanim powstały choinki, czy drzewko zielone i ozdobione świecami i owocami, dekoracjami, no istniał ten znak światła i znak jeszcze dekoracje roślinne. One były obecne podczas świąt. Natomiast kiedy na przełomie średniowiecza i renesansu zaczyna się stawiać, urządzać na Boże Narodzenie, stawiać w kościołach drzewka iglaste najczęściej, ale także inne. Ważne, żeby były drzewka, mówi się zimnozielone, czy zawsze zielone, czyli na które nawet zimą nie więdną, nie schną, nie zamierają, tylko są wciąż zielone. One symbolizowały, przypominały o tym drzewku, o drzewie rajskim, przypominały historię Adama i Ewy i tego dostępu do drzewa życia, do drzewa rajskiego. Ten dostęp został utracony przez Adama i Ewy, ale jest odzyskany na nowo przez przyjście światłości na świat. Stąd choinka symbolizuje drzewo rajskie, jest takim archetypem życia, byśmy powiedzieli, ale też choinka oświetlona bogato, rzęsiście, jest też tym, symbolizuje też tę światłość, która przyszła na świat. Bogactwo historii, bogactwo tradycji, symboli, znaczeń. Piękne święta, o czym jeszcze warto pamiętać w takim czasie? Jeden z poetów powiedział, że szkoda, że tylko raz w roku jest Boże Narodzenie, bo to jest czas rzeczywiście bardzo ważny, przełomowy i czas tworzenia więzi, takich relacji głębszych, bardziej serdecznych, bardziej pokojowych, więzi między ludźmi, ale też odnowienia naszych więzi z Bogiem, bo taka jest istota świąt chrześcijańskich, że to święta chrześcijańskie nie tylko wspominają to, co się kiedyś wydarzyło. To nie jest tylko przeżywanie rocznicy narodzenia Jezusa, ale to, co się wtedy wydarzyło, ma uobecniać się dzisiaj. Czy dzisiaj w naszym życiu, w naszej przestrzeni ma być bardziej obecny, ma narodzić się Jezus, czy ma być bardziej obecny? Jeżeli Jezus, to Jego pokój, Jego miłość, Jego radość. Bardzo dziękuję za to świąteczne spotkanie. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Józef Naumowicz. Dziękuję serdecznie, błogosławionych świąt. Do usłyszenia, mówi Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Niecałe 4 minuty pozostają do godziny 12, punktualnie w południe informacje dnia, a tuż po nich Więcej Świata, czyli komentarz Elżbiety Królikowskiej-Ewis do bieżących wydarzeń na świecie. Natomiast po godzinie 12.15 Monika Małkowska postawi swoim gościom następujące pytanie, z kim chcieliby zasiąść do świątecznego stołu. Koncepcja jest prosta, w studiu pojawią się cztery goście, z którymi Monika Małkowska będzie rozmawiać o tradycji, o tym, jakich sfer dotyczy, kto ją przekazuje i tak dalej. Każdy z zaproszonych przez Monikę Małkowską gości przyniesie także swojego wirtualnego gościa. Nie ma ograniczeń czasowych, nie ma ograniczeń przestrzennych. Kto jeszcze pojawi się w studiu, o tym przekonają się Państwo już za minut. Natomiast po godzinie 13 kobiety sukcesu dziś gościem Maji Kluczyńskiej będzie dr Dorota Rutkowska, lekarz medycyny, która opowie o holistycznym podejściu do tematu zdrowia. Kobiety sukcesu po 13.15, z kolei po godzinie 14.15 zachęcać będziemy do czytania. Dziś gościem Luizy Bebłot będzie Aleksandra Szarłat, autorka książki Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Opowieść o kobietach, które dzieli pochodzenie, doświadczenie i poglądy, a ich życie toczy się mniej lub bardziej w cieniu mężów. O pierwszych damach III Rzeczypospolitej porozmawiamy po godzinie 14.15. Autopromocja. Polskie Radio 24. W jaki sposób codzienność odbija się w literaturze? Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura Niecałkiem Osobista w niedzielę o 23.10 w Polskim Radiu 24. Magda Mikołajczuk, zapraszam.
facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. 92 ofiary katastrofy rosyjskiego samolotu nad Morzem Czarnym. Na pokładzie maszyny był słynny chór Aleksandrowa. Boże Narodzenie łączy katolików na całym świecie. Za chwilę z tej okazji swojego błogosławieństwa udzieli im papież. Białe święta w tym roku w Beskidach. Na koniec tych informacji dnia raport pogodowy dla narciarzy. Ewa Wasążnik, zapraszam. Nikt nie przeżył katastrofy wojskowego samolotu, który wpadł do morza w pobliżu Soczi, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Na pokładzie były 92 osoby, w tym 64 artystów słynnego chóru Aleksandrowa. Samolot zniknął z radarów kilka minut po starcie z lotniska. Tu-154 wpadł do morza. Jak poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, fragment samolotu znaleziono na dnie Morza Czarnego w pobliżu brzegu na wysokości Soczi. Reprezentacyjny zespół pieśni i tańca rosyjskiej armii imienia Aleksandrowa leciał samolotem pasażerskim resortu obrony Rosji do Syrii. Artyści mieli wystąpić z programem noworocznym przed stacjonującymi tam rosyjskimi żołnierzami. W samolocie zginęły również ekipy reporterskie trzech kanałów rosyjskiej telewizji oraz znana lekarka dr Jelizaweta Glinka, która wiozła leki dla szpitala w syryjskiej Latakii. Prezydent Rosji Władimir Putin przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar katastrofy. Polecił premierowi Dmitrijowi Miedwiediewowi, by stanął na czele Komisji Państwowej badającej przyczyny tragedii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Znawczyni realiów państw byłego ZSRR Maria Przełomiec przypominała w Polskim Radiu 24, że chór Aleksandrowa to ważna instytucja dla rosyjskiej kultury, polityki i rządowej propagandy. Ja przypomnę, że właśnie dlatego na przykład Litwa i Łotwa nie zgodziły się na wpuszczenie tego chóru na terytorium tych krajów po zajęciu Krymu i po rozpoczęciu wojny w Donbasie. Oni śpiewali między innymi wierzliwi ludzie, tylko co na chwałę tych zielonych ludzików, które zajmowały Krym. Rosyjskie media informują o kolejnych hipotezach związanych z katastrofą. Pierwotnie twierdziły, że jej prawdopodobną przyczyną był błąd pilota lub niesprawność maszyny. Teraz informują, że do silników samolotu mogły wpaść ptaki. Dziś Boże Narodzenie. Katolicy na całym świecie obchodzą pamiątkę przyjścia na świat Mesjasza. To wydarzenie sprzed ponad 2000 lat nie zostało zapisane przez żadne kroniki z tamtych czasów, ale byli świadkowie, przypomina profesor Wojciech Roszkowski, autor książki Świat Chrystusa. W Betlejem właściwie z punktu widzenia historii wówczas notowanej nic się nie stało. O narodzeniu Chrystusa nie zanotowały żadne kroniki tamtych czasów, z wyjątkiem świadków, którzy zobaczyli gwiazdę i którzy zobaczyli, że prawdopodobnie w jakiejś pieczarze, może jakiejś tam szopie, trudno sobie wyobrazić to miejsce, narodził się Zbawiciel. Z okazji świąt Bożego Narodzenia w Watykanie właśnie teraz rozpoczyna się uroczystość z udziałem papieża. Franciszek wygłosi za chwilę uroczyste orędzie bożonarodzeniowe i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.
W informacjach dnia wracamy do kraju. Biało w Beskidach, informują ratownicy z beskidzkiej grupy GOPR w Szczyrku. Jak mówi ratownik dyżurny Edmund Górny, warto wybrać się na narty, natomiast goprowcy nie polecają pieszych wędrówek. Warunki turystyczne niestety są bardzo niekorzystne, dlatego że w dolnych partiach pada deszcz, nieco wyżej, powyżej 1000 już mokry śnieg. Widoczność bardzo ograniczona, mglisto, podstawa chmur bardzo niska, w związku z tym nie zachęcamy do podróżowania po górach. Natomiast jeśli chodzi o warunki nadczeskie, są dobre i bardzo dobre. Praktycznie wszystkie wyciągi są czynne. Temperatura średnia od minus 2 do plus 2. Spacerować można bezpiecznie jedynie w niższych partiach Beskidów. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie dużo, okresami opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu, a w rejonach podgórskich możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Na zachodnim wybrzeżu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 1 do 3 stopni na krańcach wschodnich, do 7 i 9 na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, porywisty na wybrzeżu, dość silny i porywisty południowo-zachodni. W porywach może osiągać nawet 90 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5 minut po godzinie 12 jest niedziela, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Jakub Kukla, dzień dobry, zapraszam serdecznie do godziny 15, a już teraz do spraw światowych odniesie się Elżbieta Królikowska-Avis. Więcej świata. Komentarz Elżbiety Królikowskiej-Avis. Londyn, grudzień 2016 roku. Niby wszystko jest jak należy. Centra handlowe zaroiły się od pięknie ubranych choinek. Wszędzie słychać raźne jingle bells i białe Boże Narodzenie śpiewane z uczuciem przez Binga Crosby. Sprzedawcy i klienci w czerwonych czapkach Mikołajów dopełniają obrazu świąt. Słynny DJ Craig David uroczyście zapalił światła na Oxford Street. Z Norwegii jak co roku przybyła choinka i stanęła na Trafalgar Square. Miliony świątecznych kart krąży po kraju, a ludzie przeczesują sklepy w poszukiwaniu prezentu dla bliskich. W Harrodsie bogaci dorobkiewicze z całego świata. W Marks i Spencerze posiadacze średniego portfela. A w Poundlandzie wszystko za funta, ci, których kryzys dotknął najmocniej. Na ulicach i placach choinki, w szkołach bożonarodzeniowe przedstawienia, pantomimes, tygodniki z programami radiowymi i telewizyjnymi obiecują niespodzianki dla dorosłych i dla dzieci. Gwar, zamieszanie, nastrój radosnego oczekiwania. Wszystko jak potrzeba. Ale w jakimś momencie dostrzegłam, że na pięknie ubranych choinkach wiszą wprawdzie lampki, bombki i lameta, ale żadnych dekoracji związanych z religijną symboliką Bożego Narodzenia. Że w żłobkach nie widać Jezusa, Maryi, ani pasterzy, że oto widzimy ilustracje z dickensowskiej opowieści wigilijnej. Scrooge, obrzucający się śnieżkami ulicznicy, kobieta niosąca w koszu indyka, baraszkujące zwierzęta. Stylowe scenki z przedświątecznej wiktoriańskiej Anglii, ale bez widocznego związku z wielkim wydarzeniem. Że melodie wygrywane na cały regulator w centrach handlowych to nie kolędy, których Anglikanie też mają bez liku, ale lista bożonarodzeniowych przebojów z Deanem Martinem i Doris Day na czele. Na kartkach świątecznych wysyłanych pasjami przez Anglików rzadko widać motywy związane z narodzinami Chrystusa. Zwykle są to choinki, mikołaje, zimowe pejzaże, suto zastawione stoły czy XIX-wieczne scenki uliczne. Ale także spoglądam na nadesłaną mi tego roku kolekcję gołąbek pokoju, szalejące na lodzie trzy zakonnice, pęk przebiśniegów, wreszcie dwie przytulone męskie postacie pod choinką. W sklepach w szerokiej ofercie świątecznych kart widać skromną sekcję religijną. Kartka ze stajenką, z trzema królami podążającymi za gwiazdą betlejemską, jakiś wiejski kościółek tonący w śniegu. I to wszystko. W telewizji świąteczne wydania popularnych seriali, m.in. EastEnders, tańce na parkiecie i tańce na lodzie. Telewizyjne interaktywne gry i konkursy. Po raz kolejny filmowa klasyka Amerykanin w Paryżu, bohaterowie Telemarku, a dla naszych milusińskich 101 Dalmatyńczyków. W najlepszym czasie ekranowym coraz więcej gejów, transseksualistów i drag queens przeklinających jak szewcy i rzucający bardzo ryzykowne dowcipy w rozochocony tłum. Na porządku dziennym żarty z religii, oczywiście chrześcijańskiej, kpiny z papieża, księży, samych wiernych.
Dużym powodzeniem cieszył się spów aktorki komediowej Catherine Tate, nabijającej się z tradycji Bożego Narodzenia, program satyryczny z udziałem tutejszych elit Nie lubię świąt i dlaczego, oraz alternatywny przekaz bożonarodzeniowy w wykonaniu komedianta Ali G i byłej narkomanki, dziś bohaterki magazynu towarzyskiego Hello, Sharon Osbourne. A na deser aktor Tony Robinson, cudzysłów, odszyfrowuje prawdę ukrytą za masońską symboliką zawartą w książkach Dana Browna, tego od kodu da Vinci. I jeden jedyny koncert kolęd z Cambridge, a honoru radia, broni kanał z muzyką klasyczną. Żadnych rozmów o Bogu i religii, debat o wierze i transcendencie, reportaży z Ziemi Świętej, czy pasterki w Meksyku, czy w Goa, wywiadów z katolickimi filozofami, czy oddanymi pracy charytatywnej zakonnicami. A nade wszystko ani słowa o zagrożeniach chrześcijaństwa ze strony innych religii, islamu, praktycznie cały świat, hinduizmu, Indie, czy reżimów ateistycznych, jak Chiny, Kuba. O tym wszystkim nigdzie i ani słowa. Katolicyzm, anglikanizm i inne odłamy chrześcijaństwa zostały zapędzone do kościołów i zamknięte na cztery spusty. W angielskich, nowoczesnych i liberalnych świętach Bożego Narodzenia zabrakło Boga i Bożego Narodzenia. Jakby na hucznych imieninach zabrakło solenizanta albo podczas chrzcin w kościele, nagle okazało się, że w całym tym galimatiasie zapomniano o dziecku i pozostawiono je w domu. A wszystko zaczyna się niepostrzeżenie. Od religijnie obojętnej choinki czy kartki, przez panią pasterki, braku czasu na pokazanie dzieciom żłobka w kościele. I nagle możemy zbudzić się w świecie, który nie ma nic wspólnego z tym, co znamy i pamiętamy, a co stanowi o naszej tożsamości religijnej i kulturowej. I co jest rodzajem, jak mówią Anglicy, comforting values, wartości, które z jednej strony łączą nas z radościami dzieciństwa, a z drugiej dają siłę do wyzwań dorosłego życia. I po stracie których jesteśmy, czy to w Warszawie, czy w Londynie, nikim. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, jakie pamiętamy, życzy Elżbieta Królikowska-Avis. O tempora omores chciałoby się powiedzieć. 11 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a już teraz kościelne radio, bo oni tutaj już zdążyli skrytykować Kościół Ewangelicki. Polskie Radio 24. Jak jest okazja skrytykować. Dzień dobry Państwu. Mówi Monika Małkowska. Wyjątkowy dzień, wyjątkowy czas i z wyjątkową audycją. Zaprosiłam dzisiaj bardzo dużo osób, żeby zasiedli z nami przy stole i żeby powiedzieli, kogo jeszcze chcieliby gościć u siebie w czasie świąt, kogo by chcieli zaprosić do świątecznego stołu. I oto moi goście. Anna Król, wydawca, pomysłodawczyni Big Book Festival i autorka książki Rzeczy Iwaszkiewicz Intymnie. Agnieszka Baranowska, aktorka, a także studentka czwartego roku reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Jerzy Kalina, artysta interdyscyplinarny, jak ja o nim mówię, a on sam dzisiaj chciał się przedstawić jako kolędnik. Oraz Wiesław Komasa, aktor, także kolędnik, tak o sobie powiedział, i profesor Akademii Teatralnej w Warszawie. Witam serdecznie. Zadałam takie zadanie bojowe do przemyślenia, żeby moi goście zastanowili się, z kim chcieliby usiąść przy stole świątecznym. Myślę, że zaczniemy od Ani. Bo tego się właśnie obawiałam. Nie życzysz sobie, żeby od ciebie zaczynać? Nie, no oczywiście, zaczynajmy. No to w takim razie, Aniu, z kim chciałabyś usiąść i dzielić się opłatkiem? A więc Mareczek, nie ma co gadać z tobą, Mareczku. To zadanie nie było wiadomo, proste. Że wyszedłeś, bo niemożliwe, mi zajęło rozmyślanie na ten temat. A ostatecznie doszłam do wniosku właściwie takiego bardzo początkowego, no, że rzecz jasna, święta, można świetnie byłoby spędzić z, co nie będzie żadną niespodzianką dla osób, które mnie znają, z Jarosławem Iwaszkiewiczem. I jego właśnie tutaj dosadzam do naszej czwórki, więc to już piąty gość. Nawet mocniej się musimy przesunąć. Bo to duży człowiek. Tak, tak. Umówmy się, że zapraszamy takiego Jarosława Iwaszkiewicza z lat 60., więc no tam już jest odpowiednio, myślę, dużo miejsca, żeby mógł się zmieścić z nami.
Tak, ja się przesunęłam troszeczkę w stronę Wiesława Komasy. Witamy Jarosław. Co Jarosław nam przyniesie dzisiaj? Ja myślę, że to jest taki człowiek, który po pierwsze przyniesie tutaj dużo energii, za chwilę tutaj przestanie być tak spokojnie. Po drugie, mnóstwo opowieści świątecznych. To jest człowiek, który spędzał święta w różnych bardzo czasach, bo i święta przedwojenne przecież pamięta, i święta przed pierwszą wojną światową, i święta międzywojenne, i święta wojenne, i później w PRL-u, więc myślę, że to są kompletnie różne klimaty i różne też opowieści i anegdoty. Mnóstwo różnych przepisów, bardzo autorskich, na to, jak sobie radzić z brakami i nadostatkiem w różne typy świąt. No i myślę też swoją twórczość, bo nie wiem, pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, że Iwaszkiewicz miał taki zwyczaj, to bardziej może już około świąteczne można powiedzieć, zawsze 1 stycznia każdego roku pisał wiersz. To był wiersz noworoczny. Te wiersze są rozsiane po różnych bardzo tomach, ale nie przegapił żadnego 1 stycznia i tych wierszy powstało kilkadziesiąt. A czy te wiersze były jakoś deklaracyjne, czy coś sobie obiecywał, składał? Ja jeden może, jak będziemy mieć okazję, to chętnie zacytuję, bo przyniosłam ze sobą może za chwilkę tomik. To akurat jest wiersz z 1939 roku. Ale nie, to po prostu był wiersz noworoczny, więc właściwie siadał w takim nastroju, w jakim był tego konkretnego roku, tego konkretnego 1 stycznia i taki wiersz pisał, więc on był raczej bez założeń. Wiesław Komasa teraz chciałabym, żeby powiedział nasz kolędnik, aktor, kogo by pragnął widzieć tu w naszym towarzystwie. No ja mam też z tym problem. Nie lubię takiego moherowego gadania. Trzeba będzie to wyłączyć. Dziękuję. Grecja starożytna, proszę bardzo. To jest dzieło, które jest wynikiem jakby podróży autora po starożytnej Grecji, Peloponez i Attyka. I opowiada, jak się porusza po tej Grecji, oczywiście bardzo powolutku, jak na tamte czasy, i skręca tam jakąś jedną drogę, odwiedza jakąś świątynię, zauważa jakieś ruiny. W każdym razie prowadzi czytelnika jak gdyby po tamtym świecie. I wtedy zaczęła działać jeszcze bardziej moja wyobraźnia, ta z dawniejszych epok, że właściwie trzeba by zrobić książkę, która by wciągała czytelnika w tamten świat, taki jaki on był, żeby właśnie pochodzić po tamtym świecie, popatrzeć na świątynię, na wydarzenia, na wyrocznie, na zapasy w gimnazjonie, na walki gladiatorów, na to, co dzieje się na Palatynie i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby przybliżyć czas, w którym na świat przyszedł Jezus Chrystus, Syn Boży. I jest teraz dobry czas, abyśmy powiedzieli o tej książce, jak ona wygląda, co tam jest w niej zawarte. Pan profesor Roszkowski zaprasza nas na wielką podróż po starożytności, ale myliłby się ktoś, żeby myślał, że chodzi o Rzym, czy ewentualnie Palestynę. Pan profesor zajął się niemal całym światem, no bez Ameryki i Australii. No, Australia może, tak. Niemożliwe. A więc mamy o państwie środka, przez Persję, przez Palestynę, Afrykę i tak dalej, do Europy oczywiście. Afryka tylko północ. No, oczywiście, tylko odwiedzamy Aleksandrię. Jest taki nawet moment, że czyta się to jak przewodnik turystyczny. Pan profesor płynie po Nilu i mówi, z prawej burty zobaczycie to, z lewej burty zobaczycie tamto. To prawdziwy przewodnik po tamtych czasach. Jaki obejmuje czas ta książka? Według wszelkiego prawdopodobieństwa i zdania większości badaczy, Jezus Chrystus urodził się w roku 6 przed czym. Ja używam określenia nasza era, dlatego że trochę byłoby niezgrabnie pisać o tym, że Chrystus urodził się w 6 roku przed Chrystusem. Obecna rachuba czasu opiera się na błędzie, którego dokonał Dionizy Mniejszy chyba w 5 czy 6 wieku, kiedy przesunął narodziny Chrystusa na okres po śmierci Heroda. A wiemy, że ze względu na rzeź niewiniątek, że Chrystus urodził się przed śmiercią Heroda, która nastąpiła w 4 roku przed naszą erą. Musimy tak nazywać. Ja jednak odchodzę od tego określenia przed Chrystusem, po Chrystusie, ze względów trochę stylistycznych. Notabene nie uważam, że to jest jakaś wielka herezja, ani odstępstwo od ortodoksji chrześcijańskiej, no bo właściwie czym jest nasza era? Nasza era jest erą chrześcijańską. Tylko że jej początek został źle obliczony i wszyscy, nawet dzisiejsi ateiści, Chińczycy, Japończycy i cały świat, Arabowie, używają tej daty. Jak nas Pan tak oprowadza po świecie, od Chin po krańce Europy, no to czuć, że najlepiej czuje się Pan około rzymskich tematów. Najwięcej wiadomo. I najwięcej o tym jest wiadomo. Ma Pan redaktor w ręku pierwszy tom,
który obejmuje lata od 7 przed naszą erą do 4 roku naszej ery. Dwa następne tomy doprowadzą nas do 30 roku naszej ery chrześcijańskiej, czyli najprawdopodobniejszej daty krzyżowania zmartwychwstania. Już wiemy, jak przebiegała ta wędrówka, na którą nas Pan zaprasza. Teraz powiedzmy o tematach, które Pan porusza. One są najrozmaitsze. One są rozmaite. A książka się składa właściwie, można powiedzieć, chyba z trzech takich poziomów, trzech rodzajów narracji. Pierwsza to dotyczy wydarzeń. Ja opowiadam o tym, co się stało w czasie teraźniejszym, tak jak gdybyśmy dowiadywali się, nie wiem, z telewizji czy z prasy, co się gdzie stało. Nawet czasami daty dzienne umieszczam, jeżeli to było możliwe, chociaż nie zawsze było możliwe. Czyli powiedzmy pewna taka rozbudowana kronika, to jest jedna rzecz. Druga warstwa to jest właśnie coś w rodzaju przewodnika. Ja pokazuję, jak wyglądała starożytna Italia, Grecja, Azja Mniejsza, Egipt. Nawet do Persji się zapuszczam. Podglądamy na przykład sytuację na olimpiadach, co się dzieje, bo akurat olimpiady znamy, w których latach były i kto wygrał nawet wiemy. Nie wszystkie dyscypliny, ale niektórych zwycięzców znamy. Odwiedzimy też wyrocznie stadion, gimnazjum, czyli takie, powiedzmy, arenę ćwiczebną dla sportowców, walki gladiatorów i tak dalej, i tak dalej. To powiem, że słuchamy filozofów. To, tak, ludzie to jest trzecia warstwa. I to, co ludzie myśleli o tam dokładnie. Trzecią warstwą jest rodzaj refleksji trochę filozoficznej, trochę egzystencjalnej o tym, jak tam ci ludzie rozumieli świat, jak rozumieli swoje i życie i cudze życie, jak patrzyli na innych ludzi w sposób zupełnie przedmiotowy,